zostałeś, 16 lat. Jak zostałeś słynną babcią z POM-u, opowiemy w następnym odcinku Państwu, wtedy, kiedy zawodnicy ponownie przewrócą się. Nie wiemy, kiedy to będzie, ale zakładamy, że jakieś jeszcze tutaj zdarzenia losowe w tym meczu nastąpią. Peter Kildemand w powtórce wyścigu szóstego w czerwonym, Tomasz Golob w żółtym, w niebieskim kasku Rafał Malczewski i w białym pod samym ogrodzeniem ustawi się za moment Adrian Miedziński. Mają 12-11. Już popędza kierownik startu, już zaparte opony na krańcach kolei. Kildemand tym razem wygrywa start z Tomaszem Golobem, mimo że wydawało się, że będzie próbował go założyć. No i Kildemand pięknie wywozi tam, krzyżuje plany Adriana Miedzińskiego, ale Golob wchodzi świetnie. Akcja Miedzińskiego zablokowana. Kildemand odrzucony przez Tomasza Goloba na dużą, teraz przeszkadzają sobie troszeczkę Torunianie, ale oni znowu ponownie prowadzą podwójnie. Kildemand jednak teraz już lepiej przełożony. Tomasz Golob zostawiony, będzie wywoził do płotu Miedziński. Kildemanda nie ma już chyba silnych, ale musimy zwrócić tutaj z Jackiem Filipem na pewno uwagę Państwa. Bardzo szybki, bardzo dobrze dzisiaj dopasowany sprzęt Miedzińskiego. Czwarty jedzie w tym wyścigu Rafał Malczewski, ale teraz wydaje się, że Kildemand już obcęgami złapał tę sytuację mocno i pewnie. I Kildemand jest na prowadzeniu, ale jeszcze nie daje za wygraną. Miedziński tam jedno dosłownie króciutkie wyłamanie za dużo, bo byłby w stanie pająka jeszcze odrzucić na zewnętrzną i przywieźć trójkę. Jednak mamy kolejny remis 3-3. Uwielbiają, kochają tego duńskiego dzieciaka kibice. To jest kolejny fantastyczny strzał transferowy. Peter Kildemand z Danii robi tutaj niesamowity show w wyścigu numer 6. Piękna, wspaniała walka z dwoma, a później z jednym rywalem przyjezdnym z Unibaxu Toruń. Wielkie, wielkie brawa. Będziemy przyglądać się tutaj z wytrzeszczonymi oczami w nasze monitory. Popatrz, Jacek, jak oni tutaj walczyli. Już tutaj odrzucił Kildemand Tomasza Golowa w żółtym kasku. No i tutaj Miedziak od samego początku próbował się zabierać. Tutaj Kildemand gdzieś tam po tym wysuszonym na słońcu przy samym płocie spadł na trzecie miejsce na chwilę, no a później zaczęła się ta walka, zaczęła się ta pogoń. Tutaj wyprzedza po dłużej Tomasza Goloba. Tutaj mówiłem, że przeszkodzili tak, sobie, bo pociągnęło Adriana na chwilę. Adriana troszeczkę pociągnęło, gdzie przyhamował Tomka, kiedy mam się zbliżył automatycznie. I to był decydujący moment. Mogli, podejrzewam, że mogli ten wyścig przywieźć. Nawet pokuszę się o stwierdzenie, że gdyby dwaj tak doświadczeni zawodnicy stworzyli taką zaporę podwójną, to nawet na 5-1 mogli tego Kildemanda przywieźć. 4-2 to jestem, 4-2 to jestem spokojny, że Adrian mógłby to dowieść, no ale to podciągnięcie zadecydowało o tym, że jednak duński pająk był górą w konfrontacji numer 6. Piotr, znów zwróćmy tu uwagę, że Peter Kildemand w pierwszym biegu troszeczkę zawiódł. Tak, a teraz już szybko odwrócił. Wystarczy tylko troszeczkę zmian,